Julia Łata, witam serdecznie. Czas na gościa Radia Jarta. Ze mną w studiu są Dorota Hermanowicz-Kozłowska, organizatorka 26. Podlaskich Warsztatów Piosenkarskich Tom Zikogranie 2023 oraz Kornelia Zajkowska, uczestniczka tegorocznej oraz poprzedniej edycji. Witam serdecznie. Witam. Dzień dobry. Może zacznijmy od tego, do kogo skierowane są te warsztaty oraz gdzie można się zapisać? Warsztaty skierowane są do młodzieży w wieku od 13 do 25 lat, do osób, które kochają śpiewać, które chciałyby aktywnie spędzić czas podczas wakacji i wystąpić na finałowym koncercie w Spodkach. W jakim terminie te warsztaty potrwają i gdzie będą się odbywać? Warsztaty rozpoczniemy 16 sierpnia, odbywać się będą w 6 liceum w Białymstoku, a zakończą się koncertem finałowym w Spodkach Podlaskiego Instytutu Kultury 27 sierpnia. Jakie zajęcia zaplanowano podczas tegorocznych warsztatów? Podczas tegorocznych warsztatów odbędą się zajęcia z dykcji, emisji głosu, zespół wokalny, praca w grupach, praca indywidualna nad piosenką, interpretacją piosenki, stylem w muzyce, w śpiewaniu, wszystkim tym, co jest potrzebne, aby zaprezentować się wspaniale, zaprezentować się podczas koncertu finałowego. No właśnie, Kornelio, bo wiem, że ty też w zeszłym roku uczestniczyłaś w takich warsztatach. Powiedz, czego się tam nauczyłaś, co one ci dały? Oprócz też umiejętności wokalnych, czy dodały ci też jakieś pewności siebie? Tak, na pewno warsztaty dodały mi dużej pewności siebie, nie tylko na scenie, ale również w życiu takim codziennym, w kontakcie z innymi ludźmi. Też nauczyły mnie odpowiedzialności takiej, że to, co robię, to jak śpiewam, nie zależy tylko ode mnie, tylko wpływa również na całą grupę, na to, jak później nam się współpracuje. Tak, i nauczyłam się na pewno też bardziej okazywania emocji, przekazywania emocji dla widzów, dla osób, które mnie słuchają. Jeżeli ktoś jeszcze się zastanawia, ale nie jest przekonany, czy wziąć udział w takich warsztatach, to powiedzcie proszę, dlaczego warto? Na pewno warto, jeśli lubi się śpiewać i jeśli chce się rozwijać wokalnie. Mamy wspaniałą kadrę, dzięki czemu konfrontacja z każdym z pedagogów na pewno przyniesie świetne efekty. No właśnie, kto będzie prowadził zajęcia? Zajęcia z emisji głosu poprowadzi profesor Cezary Szyfman, z dykcji Marta Parfieniuk-Białowicz, zajęcia wokalne Renata Tuszyńska oraz ja, Dorota Hermanowicz-Kozłowska. Mamy świetnych akompaniatorów Krzysztofa Kulikowskiego i Ernesta Sienkiewicza oraz wspaniały zespół muzyków, którzy będą nam towarzyszyć i grać, akompaniując na żywo podczas koncertu. Zwieńczeniem tych warsztatów będzie koncert finałowy. Kiedy i gdzie on się odbędzie? Koncert odbędzie się w Podlaskim Instytucie Kultury w Spodkach na Świętego Rocha w niedzielę 27 sierpnia o godzinie 16. A jakie utwory zostaną zaprezentowane podczas tego koncertu? Czy to będą wykony indywidualne, czy zbiorowe? Czy każdy będzie mógł przyjść i zobaczyć ten koncert? Zazwyczaj repertuar jest zróżnicowany. Są to utwory polskie i zagraniczne. Pojawiają się piosenki literackie, aktorskie, rockowe, no i oczywiście jak najbardziej muzyka pop. Jest to cała mieszanka. Uwzględniamy tutaj przede wszystkim, dobierając repertuar, warunki każdego z uczestników, ich zainteresowania, ich możliwości wokalne i dobieramy repertuar tak, aby każdy zaprezentował się jak najlepiej. Czy uważacie, że te warsztaty mogą być początkiem takiej kariery muzycznej uczestników? Myślę, że tak. Ja swoją karierę zaczęłam. Ja jestem na warsztatach po raz piąty prawdopodobnie i przez to łatwiej mi jest rozwijać moją karierę, ponieważ śpiewam w kawiarniach, w restauracjach, nie tylko na terenie Białegostoku, także na pewno jest to w pewnym stopniu krok do kariery muzycznej dla każdego, kto chciałby to rozwijać.
Dziękuję wam bardzo. Warsztaty rozpoczynają się już 16 sierpnia, potrwają do 27. Dobry czas, żeby jeszcze wykorzystać tę część wakacji, która nam pozostała. A moimi i państwa gośćmi w studiu Radia Yard były Dorota Hermanowicz-Kozłowska, organizatorka 26. Podlaskich Warsztatów Piosenkarskich Tomzik Ogranie 2023 oraz Kornelia Zajkowska, uczestniczka tegorocznej oraz poprzedniej edycji.